kobiet w domku. Nasz człowiek też znamy go na tyle, że wiemy, że stara się jak najbardziej najpierw swojego ciała. Więc mam nadzieję, że to nie przystosowuje się do tego. I potrzebował z pomocy, by nie mógł oczywiście robić większości rzeczy, które dotychczas musiał na treningach. No i wtedy pojawiłem się ja, zostałem poproszony na to, żeby mu pomóc. No i byłem świadkiem jego postępów w tej regeneracji jego nogi, bo na początku oczywiście ja musiałem wykonywać większość rzeczy, bo on zupełnie nie mógł tą nogą operować, ale z biegiem czasu ja stałem się trochę coraz mniej potrzebny na tych zajęciach i odczuwałem to właściwie z dnia na dzień. I obecnie mogę powiedzieć, że praktycznie już mnie nie potrzebuje, bo jego zawziętość i upartość w tym, żeby doprowadzić się do perfekcji w swojej regeneracji, chyba została się. Może jeszcze coś muszę wyćwiczyć, ale już jestem dobry.